Dzień dobry Państwu, witamy na kolejnym The Lab Talks. Za oknem kanikuła i społeczne praktyki wokół kanikuły, a u nas społeczne praktyki wokół smartfonów, o czym będzie mówić świeżo upieczona pani doktor Natalia Juchniewicz. Dziękuję bardzo. Tak jak zostałam zapowiedziana, będę mówić o smartfonach i społecznych praktykach. Pojawia się podstawowe pytanie, dlaczego smartfony? Otóż smartfony wybrałam dlatego, że jest to najmniejszy element internetu przedmiotu, czyli Internet of Things, dostępny powszechnie. Jest to również jedno urządzenie, które skupia w sobie wielość różnych innych urządzeń. Jest powszechnie dostępny, więc pozwala na pewną łatwość obserwacji i także na łatwość znajdywania uczestników do badania. Ponadto pozwala na pewne takie zdiagnozowanie wielości czynności wykonywanych na smartfonach. Oraz zauważyłam, że w tej tematyce nie ma w zasadzie badań jakościowych, ponieważ większość badań prowadzonych jest metodą ankietową i to są badania ilościowe, również przede wszystkim marketingowe, więc wydaje mi się, że taką lukę warto w nauce wypełnić. Dlaczego praktyki społeczne? Po pierwsze dlatego, że za Pierre'em Bourdieu, za praktyki społeczne rozumiem obserwowalne sposoby działania jednostek i zbiorowości. I co więcej, za takimi teoretykami socjologii przedmiotów i antropologii kulturowej jak Krajewski czy Olsen uważam, że praktyki społeczne osadzone są w rzeczach. W związku z tym mówienie o obserwowaniu pewnych czynności i zachowań i jednocześnie osadzenie tych czynności i zachowań w rzeczach wydaje mi się tutaj dosyć interesujące. No i stąd wyłania się pytanie, czy smartfony coś w praktykach społecznych zmieniają. Postanowiłam podejść do badania w taką metodologię etnograficzną. Mianowicie pozwoliłam sobie na wywiad niestandaryzowany, częściowo ustrukturyzowany, więc to badanie jakościowe w punkcie wyjścia. Ponadto obserwacja uczestnicząca, w trakcie której sporządzałam notatki. Przez obserwację uczestniczącą rozumiem to, że sama korzystając ze smartfona obserwowałam, jak ze smartfona korzystają inni ludzie. Dokumentacja fotograficzna, również sporządzana moim smartfonem, więc smartfon jest to zarówno narzędziem, jak i obiektem obserwacji. Oraz sporządzałam autoobserwację. Badania przeprowadzałam w 3 miastach Polski, w Warszawie, w Poznaniu i w Bielsku-Białej. I wybór tych miast związany jest z tym, że one są zróżnicowane. Szczerze mówiąc, dopiero w momencie, kiedy do nich pojechałam, zdałam sobie sprawę, jak bardzo są różne. Jest to zupełnie inny układ urbanistyczny, zupełnie inne podejście do przemieszczania się w przestrzeni publicznej, zupełnie inna reklama wielkoformatowa bądź w ogóle jej brak. W trakcie wywiadów, bo od nich zacznę, przeprowadziłam rozmowy z 10 osobami w wieku od 22 do 34 lat. Wśród nich było 6 mężczyzn i 4 kobiety. No nie udało mi się dotrzeć póki co do osób z wykształceniem podstawowym, ale wśród uczestników badania były osoby z wykształceniem średnim i wyższym. Starałam się, żeby były to osoby w miarę zróżnicowane zawodowo albo w ramach tego, czym się zajmują, więc są to zarówno studenci, doktoranci, jak i osoby zajmujące się zawodowo pracą urzędniczą, marketingiem, informatyką. No również starałam się, żeby one były w miarę zróżnicowane zarobkowo i udało mi się dotrzeć do osób, które zarabiały zarówno 1000 zł miesięcznie, jak i 9 tysięcy, więc rozrzut finansowy dosyć duży. Jednym z kryteriów doboru tutaj osób było to, jak długo korzystają ze smartfonów i udało mi się dotrzeć do osób, które od 2 miesięcy są użytkownikami takich, które użytkownikami są od lat 7. Różnicował je też model smartfona. Okazało się, że jakby nie trafiłam na 2 osoby korzystające z tego samego telefonu. No oczywiście próba jest bardzo taka jakościowa, więc nieduża, ale to też ciekawe, że jakby to się nie powieliło. I chciałabym teraz przedstawić pewne rezultaty bardzo ogólne, ponieważ te wywiady są naprawdę bardzo bogate w treść i w zasadzie na każdym wywiadzie można byłoby zrobić mini artykuł. Natomiast ja postanowiłam zebrać jakby takie najbardziej charakterystyczne elementy i teraz Państwu je przedstawić. Po pierwsze, jednym z tematów był smartfon jako urządzenie. I tutaj główną taką kategorią, która się wyłoniła, jest uniwersalność tego urządzenia. Łączy one w sobie kilka urządzeń, jest pewną miniaturyzacją komputera, przez to pozwala na mobilność, jest w ogóle łatwe do użytku. No i tutaj jednym z takich charakterystycznych wypowiedzi jest na przykład wypowiedź respondenta H, mężczyzny, od razu Państwu jakby wytłumaczę tą legendę. Zawsze R znaczy respondent, A, B, C, D, E, F, G i tak dalej znaczą, środkowa litera znaczy po prostu kod respondenta, M albo K oznacza płeć.
No i pozwolę sobie przytoczyć wypowiedź RHM. Nie chciałoby mi się otwierać komputera, nie wiem, co 3 minuty bym go zamykał i tak dalej, a jak przez telefon, to myślę, że zawsze mogę sobie odpalić szybko internet i mam szybki ten dostęp. Szybkość tego dostępu to jest, myślę, takie słowo klucz. Więc widzimy, że tutaj przede wszystkim łatwość, dostęp, internet, te podstawowe funkcje. Ponadto bardzo ważnym tematem, który się pojawiał w dyskusji, była komunikacja społeczna. O tej komunikacji można by mówić bardzo dużo. Najbardziej ogólna kategoria, która się narzuca, to jest to, że smartfon w dużym stopniu kształtuje te interakcje. I tutaj widzimy z jednej strony natychmiastowość kontaktu. To, że ludzie mogą być faktycznie nieustannie w kontakcie z bliskimi. Więc wydaje się przy obserwacji wielu wypowiedzi, że te smartfony zacieśniają relacje, zwłaszcza z bliskimi ludźmi. Bo ten dostęp jest dzięki komunikatorom w zasadzie nieustanny. Z drugiej jednak strony wielu respondentów zwracało uwagę na to, że smartfony powodują zamykanie się ludzi na siebie, że wpatrujemy się w te ekrany, siedząc obok siebie, nie komunikując się z ludźmi, w tej samej przestrzeni, komunikując się w zasadzie z ludźmi w przestrzeni wirtualnej. Również sam smartfon i sposób korzystania z niego powoduje, że forma komunikacji się zmienia, ponieważ formułujemy krótsze wypowiedzi. I co ciekawe, co mnie bardzo uderzyło, uczestnicy badania zwrócili uwagę na to, że coraz mniej jest rozmów o emocjach, natomiast więcej jest ich wyrażania. Z tym, że wyrażanie często również jest zakodowane różnymi emotikonami, które co pokazuje, że ta komunikacja się również zmieniła. I tutaj również pozwolę sobie przytoczyć może dwie wypowiedzi. No teraz rzeczywiście poświęcamy więcej czasu takim wydarzeniom dnia codziennego zupełnie. Wcześniej zdarzało nam się rozmawiać częściej na tematy abstrakcyjne, czy wymieniać, no tak, czy rozmawiać o emocjach, a właśnie opowiadać o emocjach. A dzisiaj je wyrażamy za pomocą tych krótkich wiadomości. Całkiem niezła namiastka takiego bliskiego kontaktu. Z drugiej strony, taka przeciwwypowiedź, ludzie nie wchodzą w interakcje w takim stopniu, w jakim wchodzili wcześniej. Dla przykładu, nawet w środowisku mojej pracy, jak jest przerwa, to wcześniej to wyglądało tak, że ludzie wychodzili na papierosa, powiedzmy, i sobie tam rozmawiali. A teraz każdy wyjmuje smartfona i włącza tam sobie, nie wiem, ogląda YouTube'a, ogląda Facebooka albo gra jak ja. No i tak to wygląda. Kolejnym tematem był internet przedmiotu. Starałam się, no nie nazywając oczywiście tego tematu w ten sposób, bo wyrażenie internet przedmiotu w zasadzie nie jest do rozszyfrowania dla osób niezwiązanych z tematyką technologii. Mówiąc raczej o tym, czy chcielibyśmy, żeby smartfony komunikowały się z różnymi przedmiotami i urządzeniami w naszym otoczeniu, starałam się zdiagnozować, czy młodzi Polacy są jakby otwarci na taką technologię. I tutaj uderzyło mnie to, że przede wszystkim kierują się raczej poczuciem ambiwalencji. Z jednej strony zauważają, że tego typu komunikacja smartfonów z innymi urządzeniami mogłaby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza w kontekście takiego życia prywatnego i domu. Tego, że w trakcie urlopów, wyjazdów, nieobecności możemy na przykład sprawdzić, co się w tym mieszkaniu czy domu dzieje. Z drugiej jednak strony, co również pokazuje pewien taki poziom samoświadomości użytkowników technologii, zdają oni sobie sprawę z tego, że coraz częściej różne technologie inwigilują nas, targetują, i to jest coś, co faktycznie przyczynia się raczej do takiego negatywnego stosunku, czy krytycznego. Ponadto zwracali oni również uwagę na to, że delegowanie czynności na urządzenie jest oczywiście bardzo wygodne, oszczędza czas, ale jest również podstawą do mówienia o tym, że stajemy się coraz bardziej leniwi. I tutaj również pozwolę sobie przytoczyć może taki bardziej krytyczną wypowiedź. Jestem otwarty na różne jakby przydatne w życiu rzeczy, ale też nie do jakiejś przesady takiej, że tylko leżeć, klikać i wszystko będzie się wokół mnie działo samo. No bo to też przecież człowiek zejdzie przecież od tego leżenia też. Więc widzimy, że tutaj mamy jednak takie przekonanie, że jest oczywiście entuzjazm dla nowych technologii, ale trochę się obawiamy tego, czy jeszcze będzie miejsce dla nas i dla tego, co na co dzień robimy. Bardzo ciekawym tematem była kwestia w ogóle życia ze smartfonem i to, jak smartfon wpływa na takie nasze wyobrażenie życia codziennego. Uderzające było to, że przede wszystkim dla młodych ludzi jest to już nieodłączny aspekt życia. Znaczy młodych, w sensie takim, że zarówno uczestnicy badania siebie postrzegali jako takich, którzy nie wyobrażają sobie już życia bez smartfona, jak i młodsze pokolenie, czyli dzisiejszych nastolatków, postrzegali jako osoby, które w zasadzie już bez tego smartfona nie są w stanie się obejść. Co więcej, uczestnicy badania zauważyli, że smartfon pozwala im kontrolować ich własne życie. Faktycznie dokonują pewnych parametryzacji siebie, pewnego zarządzania sobą dzięki temu urządzeniu. Przez to staje się on tak naprawdę
obecny w tym codziennym życiu, ale z drugiej strony powoduje również, że życie jest bardziej przepełnione lękiem właśnie przez to, że ta technologia nie jest dla użytkowników do końca transparentna, że do końca nie wiadomo, co z tymi informacjami, które my udostępniamy, się dzieje, że faktycznie na ile ten smartfon jest narzędziem jakiejś, jak tutaj jeden z respondentów mówi, marketingowo-ekonomiczno-społecznej inwigilacji. Dodatkowo oczywiście ten lęk wzmaga to, że to są urządzenia może niedrogie, ale cenne ze względu na informacje, które przechowujemy właśnie no, w takich małych urządzeniach. No i również uderzyło mnie to, że niektórzy respondenci zwracali uwagę, że życie użytkownika smartfona jest nieszczęśliwe. A to przede wszystkim dlatego, że faktycznie coraz więcej czynności wykonujemy przez te urządzenia, zamiast robić je z innymi ludźmi. Bardzo ciekawy wątek w związku z tym pojawił się w kontekście tematu życie bez smartfona, ponieważ starałam się sprawdzić, czy dochodzi do jakiegoś wykluczenia społecznego osób niekorzystających ze smartfona. Uderzyło mnie, że faktycznie taka kategoria jak wyobcowanie obowiązuje, a może nie należy tego nazywać wykluczeniem społecznym, ale faktycznie zauważani są ci, którzy smartfonów nie mają. Albo mówiąc jeszcze inaczej, większość uczestników badania mówi o tym, że w zasadzie to już takich ludzi nie spotyka i że w ogóle takie pytanie jest pytaniem co najmniej dziwnym, no bo przecież jest oczywiste, że wszyscy smartfony mają. No i padały stwierdzenia, że życie bez smartfona jest trudne do wyobrażenia. W ogóle zaskoczenie, gdy ktoś nie posiada smartfona. I co ciekawe, uczestnicy przyznawali się sami, że odczuwają takie emocje związane z tym, że ktoś wyciąga telefon i to nie jest smartfon, więc jakby okazuje się, że te smartfony nie są transparentne. My naprawdę te technologie i gadżety wokół nas widzimy, obserwujemy i no, budujemy jakieś założenia w naszych głowach na ich temat. Współczucie wręcz dla tych, którzy smartfona nie mają, padły i takie słowa, ale i podziw, że potrafią sobie radzić bez takiego urządzenia. Pozwolę sobie zacytować taką charakterystyczną wypowiedź. Smartfon to jest rzecz, którą ma praktycznie każdy. Jeśli ty go nie masz, to jest w tym już coś dziwnego i trochę niepokojącego. Czy rzeczywiście w takim razie możesz być w pełni tak samo mobilny chociażby? Czy właśnie w pełni taki sam jak my, skoro nie masz tego, co my mamy? Bo naprawdę smartfon jest już tak powszechną rzeczą i ktoś tego nie ma, to jest w tym coś na pewno dziwnego. Więc widzimy no, taką uderzające założenie o powszechności dostępu do tego urządzenia. No i tutaj również ciekawa jest wypowiedź o tym, że jeżeli, taka bardziej afirmatywna, że jeżeli smartfona nie mamy, to być może mamy ciekawsze życie, bo ludzie, którzy mają życie nieciekawe, faktycznie starają się je jakoś rekompensować sobie poczucie straty życiem wirtualnym na portalach społecznościowych i przez to nieustannie zaglądają do tych smartfonów, więc założenie, że ktoś smartfona nie ma, no to być może ma ciekawsze życie niż my wszyscy. To też wydaje mi się dosyć interesującym założeniem. Zdiagnozowałam również sposoby korzystania ze smartfona i postanowiłam je pogrupować, żeby tutaj stały się bardziej czytelne, czyli to, w jaki sposób ludzie korzystają ze smartfona. Przede wszystkim uderzające jest to, że to są głównie korzystanie z portali społecznościowych i jakby narzędzi komunikacji, takich jak Facebook, Instagram, Skype. I to są dominujące. Facebook jest w zasadzie obecny w każdym smartfonie. To jest jakby tak, że naprawdę ze świecą szukać uczestników badania, którzy nie mieli założonego konta na Facebooku i nie korzystali jakoś z tej formy komunikacji. Ponadto smartfony coraz częściej zastępują urządzenia i rzeczy. Czyli nie korzystamy już z latarek, tylko z aplikacji latarka. Skanowanie zdjęć przez smartfona, słuchanie muzyki, nawigacja, kalendarz, filmy, budzik, lusterko czy notatnik w postaci robienia zdjęć. To także jest nowa umiejętność użytkowników smartfonów. Osoby, które nigdy zdjęć nie robiły, przyznają się teraz, że robią je namiętnie i fotografują w zasadzie wszystko, począwszy od godzin otwarcia stołówki, po jakieś dokumenty związane z pracą. Wydaje mi się, że również ciekawe wydobycie tutaj pewnych stylów życia związanych ze skorzystaniem ze smartfona. Z jednej strony uczestnicy mówią o tym, że obserwują u innych osób oznaczanie się w miejscu. To jest właśnie związane również z tym, że tym smartfonem my faktycznie możemy się natychmiast zlokalizować dzięki nawigacji i powiadomić innych, że jesteśmy w danym miejscu. Robienie zakupów przez smartfona, szukanie restauracji, granie w różne gry, zabijanie nudy. To bardzo często wskazywane jest jako motywacja do korzystania ze smartfona. Aplikacja zamawianie taksówek. Z olbrzymią szczerością niektórzy przyznają się, że
pomaga ona im dzięki wciśnięciu jednego guzika w ogóle czasami wrócić do domu. Aplikacja do biegania, sprawdzanie rozkładów jazdy, robienie przelewów, śledzenie promocji w sklepach. Interesującym zastosowaniem smartfona jest zastosowanie go jako otwieracza do piwa oraz jako szybki do wciągania narkotyków w klubach. Więc są również pewne formy korzystania ze smartfona, które nie łączą się dosłownie czy wprost z tym, że jest to urządzenie do jakby komunikacji, czy no, najszerzej do komunikacji, czy do korzystania z internetu. Więc jakby okazuje się, że no, ta podręczność smartfona powoduje, że on zaczyna mieć zastosowania w sytuacjach, które raczej nie są jemu dedykowane. No i oczywiście dostęp do informacji. Coraz częściej dokumenty przechowujemy na Dropboxie, przeglądamy portale informacyjne i sportowe, portale brukowe, aplikacje edukacyjne, medyczne. Najszerzej rzecz ujmując, delegujemy pamięć na smartfona w różny sposób, między innymi pojawiła się też wypowiedź jednego uczestnika, że na przykład nagrywa rozmowy przeprowadzane z innymi osobami. Dzięki temu, że od razu ma ich transkrypcję, to pamięta albo może sobie przypomnieć, o czym ta rozmowa była. A więc no, również takie formy trochę wątpliwe moralnie co do sposobów korzystania ze smartfona się również tutaj pojawiają, ale proszę zobaczyć, że tutaj motywacją jest to, że smartfon jest przedłużeniem naszej pamięci. Wyodrębniłam również pewne takie najbardziej ciekawe obserwowane zmiany praktyk społecznych. Między innymi doszło w przekonaniu uczestników badania do zmiany w podróżowaniu i organizacji spotkań towarzyskich, co jest dosyć interesujące, ponieważ zwracają oni uwagę na to, że coraz częściej spotykamy się z ludźmi w sposób niezaplanowany czy niezorganizowany. Dopiero w momencie spotkania, w momencie interakcji sprawdzamy na smartfonie, na portalach społecznościowych, co się dzieje na mieście i dopiero wtedy podejmujemy decyzję, co robimy dalej. To wydaje mi się dosyć interesujące, bo to pokazuje, że w ogóle zmienił się sposób organizowania czasu wolnego. To samo jest zresztą z podróżowaniem. Przyjeżdżając do nowego miejsca, w zasadzie większość użytkowników smartfona mówi o tym, że nie sprawdza z góry, nie planuje z góry wycieczek, poruszania się po mieście, bo w sytuacji, kiedy nie wiedzą, co mają z sobą zrobić, po prostu zaglądają na mapy Google albo na różne inne strony, które ich nawigują. Ponadto rezygnuje się z albumów rodzinnych i to jest bardzo ciekawe, niby oczywiste, ale ciekawe jest to, że coraz częściej komunikacja taka powiedziałabym międzypokoleniowa w rodzinie odbywa się również dzięki smartfonom, a przede wszystkim dzięki namiętnemu robieniu zdjęć. Znaczy faktycznie życie codzienne zostaje obfotografowane i przesłane do babci, a babcia ma wirtualną ramkę, do której wrzuca i z którą, prawda, w formie USB chodzi do sąsiadek i pokazuje zdjęcia sąsiadkom na komputerze albo właśnie na smartfonie, zamiast posiłkować się jakimś albumem. Zanika zwyczaj wysyłania kartek pocztowych i to faktycznie okazuje się już coraz bardziej świętem, kiedy dostaniemy tego typu kartkę w formie jakiejś takiej sentymentalnej bardziej, ponieważ faktycznie na nasze życie również urlopowe przede wszystkim odbywa się dzięki robieniu zdjęć i wrzucaniu ich na różne portale społecznościowe. Bardzo ciekawym wątkiem jest to, że kiedyś rozmawiano na tematy abstrakcyjne, dziś wymienia się informacje o codziennym życiu. Wydaje mi się to dosyć uderzające i takie pokazujące również głęboką refleksję uczestników badania, że faktycznie no, przemiany zachodzą na takim poziomie bardzo głębokim, bo to już jest również taki poziom jakby wchodzenia w pewną tematykę, która kiedyś była jakby oczywista, właśnie taka być może głębsza, natomiast dzisiaj jest to bardziej informowanie się o tym, co robimy. Ponadto ciekawe jest to, że nie podaje się numeru telefonu obcym ludziom. A przede wszystkim obcym ludziom podajemy adres mailowy albo właśnie nasz profil na Facebooku, natomiast telefon ma służyć do komunikacji z bliskimi. I to faktycznie jest tak, że SMS-ami albo telefonem posługujemy się, kiedy kontaktujemy się z rodziną, tak przynajmniej wynika z wywiadów. Portale społecznościowe służą do tego, żeby tam pracować, no, wytwarzać pewne takie więzi społeczne szersze. No i właśnie rezygnacja z SMS-ów na rzecz komunikatorów. Ponadto smartfon zastępuje książki, radia, zegarki, notesy, papierowe kalendarze, komputery stacjonarne, telefony, kartki i listy, emocje i rozmowy o nich, spotkania bezpośrednie, mapy, aparaty fotograficzne zewnętrzne, budziki, stopery, lusterka, latarki, papierowe listy zakupów.
To mniej więcej taka lista rzeczy, które zdiagnozowałam, czy które można wymienić na podstawie tego, do czego sami uczestnicy badania się przyznają i jak dużo rzeczy tak naprawdę zostaje skumulowane w tym jednym smartfonie. Dlatego pozwoliłam sobie na takie podsumowanie tutaj tej części referatu, że praktyki społeczne nie są już osadzone w wielości rzeczy, a w jednej rzeczy. Jeszcze taki wątek związany z pracą. Starałam się również sprawdzić, czy smartfony wpływają jakoś na postrzeganie pracy. Ciekawe jest to, że uczestnicy badania mieli poczucie, że może nie zmienia radykalnie rynku pracy pojawienie się smartfona, natomiast zmienia sposób organizacji pracy. Przede wszystkim przez to, że jest większy kontakt między przełożonym a pracodawcą czy pracownikami między sobą oraz większy nadzór. Również tutaj przede wszystkim wskazywano na to, że pozyskuje się pracę przez smartfona dzięki temu, że natychmiast odpowiada się na różnego typu ogłoszenia. Dochodzi do pewnej równoczesności wykonywania czynności również w ramach pracy. Pojawił się obowiązek kontaktu z przełożonym. Jeden z uczestników badania zwrócił uwagę, że kiedyś jego praca terenowa polegała na tym, że pojawiał się w biurze, kiedy musiał, a posiadał tylko telefon prywatny, którego nie miał obowiązku podawać szefowi. No i szef, jeżeli miał do niego jakąś sprawę, to mógł napisać list albo złapać go w biurze, kiedy on się akurat pojawił. Natomiast dzisiaj no, w zasadzie nie wyobrażamy sobie takiej formy pracy w terenie, w której pracodawca nie ma jakby dostępu do nas w jakikolwiek sposób, czy to komunikatorem, czy mailem, czy telefonem i raczej oczekiwana jest pewna natychmiastowość odpowiedzi. Oczywiście nawigacja bardzo wpłynęła na sposób organizacji pracy. Również uczestnicy badania przyznają się, że sprawdzają w internecie zarówno ludzi konkretnych, konkretne osoby, z którymi się mają spotkać, jak i firmy, do których, z którymi mają zamiar nawiązać jakiś kontakt, albo do których zostały oddelegowane do wykonania jakichś czynności. Tutaj pozwolę sobie na dwa cytaty. Nie wiem ile razy, ale aż trudno byłoby mi zliczyć. Coś mi się udało, coś dostałam, jakaś okazja się pojawiła, dzięki temu, że miałam smartfona i dzięki mojej obsesji sprawdzania maila. Ponieważ na przykład szedł mail do wielu osób, kto chce zrobić coś tam, no i kto pierwszy, ten lepszy. I druga wypowiedź. Mogę rozmawiać z kimś, bo to jest też ciekawe, prowadząc na przykład rozmowę z pracownikiem. Z kimkolwiek. Mogę w międzyczasie sprawdzać, czy w jakichś ważnych wątkach już coś się zadziało, tak? Proszę zobaczyć, że tu nawet zakładamy, że forma komunikacji, rozmawiając z kimś, jesteśmy w stanie jednocześnie wykonywać inną czynność, na przykład nadzoru wykonywania jakichś innych prac czy innych czynności. Częścią mojego badania była również obserwacja uczestnicząca. Ja ją przede wszystkim przeprowadzałam w środkach komunikacji. Też zauważyłam, że no tam faktycznie jest największe nagromadzenie ludzi i też faktycznie przez to, że ludzie się przemieszczają i trochę pojawia się sytuacja wymuszona tego, że coś trzeba ze sobą zrobić w miejscu trochę publicznym. Było to bardzo, bardzo ciekawe do obserwacji. Przykład obserwacji notatki ze smartfona, które oczywiście robiłam często w pośpiechu i one są często dosyć lakoniczne, ale miały na celu raczej wyłapanie pewnych momentów. To jest notatka z Poznania. Trasa Małe Garbary, Most Teatralny, godzina 17:11. Wsiadam do tramwaju. Na 25 osób 9 ma smartfona. Kolejna osoba wsiada ze smartfonem, czyli na Placu Wielkopolskim. Przed Placem Ratajskiego patrzę z tramwaju na ludzi na ulicy. Widzę 7 osób mijających, prawda, mnie na ulicy, ja jadę tramwajem. Widzę 7 osób, 4 rozmawiają przez smartfona idąc ulicą. Na Placu Ratajskiego kolejna osoba wsiada, rozmawia przez smartfona, potem słucha muzyki. Na ulicy Fredry dosiada się 5 osób, 3 z nich mają smartfona i coś na nim robią. Wysiadam na Moście Teatralnym. Innym przykładem są takie obserwacje bardziej już tego, co ludzie robią w tych miejscach, w tych środkach komunikacji. Tu akurat jest, już nie będę czytać, cytat z notatki z Warszawy, gdzie udało mi się zaobserwować pana, który na początku jakby researchował Facebooka, lajkował dosyć spontanicznie. Szybkość przewijania stron była raczej wskazywała na to, że miał bardzo wybiórcze spojrzenie na tę tematykę. Następnie wyszedł z internetu, przekręcił swojego smartfona do pozycji poziomej i włączył FIFA 2015 i już dalej do końca trasy grał. Innym przykładem jest taka zabawna sytuacja, obserwacja uczestnicząca, kiedy przemieszczałam się kolejami między Katowicami a Bielskiem Białym. Jechałam z panem, który siedział naprzeciwko mnie i który przez godzinę na początku rozmawiał i załatwiał różne sprawy, a potem kolejną godzinę siedział i przewijał coś w swoim smartfonie. Siedziałam naprzeciwko niego, więc nie widziałam, co robi. Ale ciekawe jest to, że miał dość podzieloną
uwagę, bo kiedy do mnie zadzwonił telefon i próbowałam na głos wymówić nazwę ostatniej miejscowości na trasie, a przemieszczałam się na trasie sobie nieznanej, to ten pan, nie odrywając wzroku od smartfona, poprawił mnie tak na głos na cały pociąg i wrócił do swoich spraw. Więc no, podzielność uwagi przy okazji jakby nie odrywanie wzroku od tego, co się robi. Starałam się również prowadzić dokumentację fotograficzną różnych sytuacji zaobserwowanych w poszczególnych miastach. Tu zaproponowałam taki kolaż, ponieważ te zdjęcia są bardzo duże rozmiarowo, jednocześnie robione ze smartfona no nie są profesjonalne. Ja akurat jestem również z zawodu fotografem, więc mnie serce boli, jak widzę te zdjęcia. Ale chciałam również pokazać, jakim narzędziem właśnie dokumentacji jest również smartfon. To jest akurat przykład zdjęć z Warszawy. Te panie na dole zaobserwowałam w metrze, gdzie była dosyć również taka zabawna scenka. Mianowicie one siedziały obok siebie i zaglądały sobie do smartfonów, komentując nawzajem na krzyż, co u drugiej się dzieje w smartfonie. A i oczywiście interesujące było to, że one komunikowały się nie patrząc na siebie, tylko patrząc jedna drugiej w smartfona i komentując, co się tam u tej drugiej, podejrzewam, że pewnie na jakimś portalu społecznościowym dzieje. No nie, może w mailach jeszcze. To jest również przykład z Warszawy, to jest akurat pora wieczorna, gdzie pani najwyraźniej jakaś z podróży faktycznie sprawdza przez kilkanaście minut, oczekując na tramwaj, autobus, sprawdza coś na tym smartfonie. To jest Poznań. W Poznaniu na tym zdjęciu, takim najbardziej w prawą stronę, możecie Państwo zobaczyć osoby zarówno starsze, jak i młodsze, bo to widać po ubraniu, no tak bardziej. Ja mam zdjęcie z twarzami tych osób, ale ze względu na to, że no jakby nie mogę upublicznić twarzy, to tutaj pozwalam sobie je obciąć, ale proszę mi wierzyć, że mamy tu osoby zarówno starsze na tym zdjęciu, jak i młodsze, które korzystają ze smartfonów. Na środkowym mamy pana, który namiętnie gra w grę i nawet nie widzi, że ktoś inny mu robi zdjęcie, oraz panią, która sprawdza również coś na smartfonie. Na trzecim zdjęciu mamy takie też pokazanie, że smartfon jest często też, zmienia też jakby sposób naszego takiej cielesnej organizacji komunikacji, bo to już nie zawsze musi być przykładanie sobie jakiegoś telefonu do ucha, to jest również posługiwanie się przenośnymi słuchawkami, przez co sposób w ogóle trzymania tego smartfona w rękach się zmienia. No i na dole jest scenka z tramwaju, gdzie cztery panie siedzące obok siebie, każda ma torebkę na kolanach i smartfona w rękach, więc siedzą obok siebie, każda jest zaoferowana czymś w swoim smartfonie. Ciekawym miejscem była Bielsko-Biała, ponieważ to jest miejsce, w którym w zasadzie nie zaobserwowałam ludzi w przestrzeni miejskiej korzystających ze smartfonów, albo ich liczba była tak znikoma, że w zasadzie no, jakby niezauważalna. I to jest o tyle ciekawe, że no, Bielsko-Biała, jak Państwo widzicie po tych zdjęciach, to nie jest takie typowe miasto, w którym są tramwaje, nie wiem, ludzie przemieszczają się jakimiś łatwo dostępnymi środkami komunikacji. Mi się co prawda udało sfotografować autobus, ale te autobusy tam jeżdżą raz na godzinę, no i najczęściej na takich odległościach dosyć dużych między miejscowościami, ponieważ wszyscy poruszają się samochodami. I tam oczywiście sama komunikacja miejska wygląda zupełnie inaczej, przez co właśnie ciężko jest zaobserwować ludzi, którzy z tych smartfonów korzystają. Tak? Również na przystanku, który mijałam, było około 40 osób i uderzyło mnie, że tylko 5 korzystało ze smartfonów. Więc jakby to nie były takie proporcje jak w większych miastach, takich jak Poznań czy Warszawa, gdzie praktycznie zawsze 2/3 osób przebywających w jednej przestrzeni korzystało ze smartfonów. Takie mniej więcej wychodziły mi, gdyby to tak jakoś bardziej statystycznie przedstawić. Przeprowadzałam również autoobserwację, która jest może trochę takim elementem zabawnym w tym badaniu, ale ja przyjęłam postawę taką etnograficzną, to znaczy w punkcie wyjścia nie byłam posiadaczką smartfona. Kiedy zgłaszałam ten projekt, sama smartfona nie posiadałam. Oczywiście jakby mieszkałam z ludźmi, którzy z takich urządzeń korzystali, sama czasami pożyczałam do różnych czynności, natomiast no, nie byłam osobą, która ma swojego spersonalizowanego smartfona. W trakcie badania stałam się i postanowiłam wykorzystać tę okazję do tego, żeby dokonać pewnych autoobserwacji i zastanowić się, co takiego użytkownika może w takim smartfonie denerwować, co mu ułatwiać, co jest zaskakujące. Oczywiście obserwacji jest cała masa, nie będę jakby Państwa zamęczać wszystkim, zwłaszcza, że to takie trochę osobiste, więc może nie wypada, ale przedstawię takie dwie. Cytat. Dokumentuję własny projekt, robiąc zdjęcia na smartfonie. Straszna męka. Ręka mi się trzęsie. Zdjęcia są nieostre. Denerwuje mnie, że muszę klikać w ekran, przez to zdjęcia słabo wychodzą. Nie mam poczucia kontroli. 2/3 zdjęć wyrzucam, bo w ogóle nic na nich nie widać. Smartfon jako tako sprawdza się na dworze, ale przy ostrych kolorach. Fotografowanie nim dokumentów jest trudne.
To jest taka właśnie z doświadczenia jakby osoby, która jakoś tam zdjęcia robić umie, droga przez mękę, żeby opanować korzystanie z aparatu w smartfonie. To jest właśnie przykład moich średnio udolnych zdjęć. Również to, co Państwo widzicie na środku, to są artykuły prasowe, które mi w trakcie badania wpadały w ręce i które również motywowały mnie do podejmowania nowych tematów z uczestnikami badania. To jest artykuł, w którym pojawił się temat freelancerów i właśnie zmiany formy pracy, co również zmotywowało mnie do tego, żeby osoby, z którymi robiłam wywiady w pracy, w ich miejscu pracy, pytać właśnie o to, co się zmieniło. Innym przykładem autoobserwacji to jest taki moment zaskoczenia, kiedy stałam na przystanku autobusowym, mam zwyczaj chodzić po przystanku w tej z powrotem i włączyłam sobie smartfona z nudów oczywiście, jak wszyscy, żeby sobie tam coś w nim poprzeglądać, bo to urządzenie było nowe i mnie cały czas fascynowało. I nagle zobaczyłam, że na jednej aplikacji przeskakują kroki. Bardzo mnie to zdziwiło, bo poczułam się co najmniej taka zinwigilowana, że no jak to, ja robię kroki, a tu coś przeskakuje. Okazało się, że cały czas w moim smartfonie włączona jest aplikacja Kompan Chodu, która liczy mi, ile wykonałam dziennie kroków, kilometrów, spalonych, ile spaliłam kalorii. No i postanowiłam właśnie tego 11 maja się pobawić i sprawdzić, czy uda mi się zrealizować cel wyznaczony mi przez smartfona, czyli 10 tysięcy kroków. I ku mojej wielkiej radości pobiłam swój własny rekord, 12 599 kroków, 10,5 kilometra wykonanego na badania terenowe. I znalazłam nawet pewną prawidłowość w każde poniedziałki, kiedy przemieszczam się między różnymi uczelniami w Warszawie, mimo tego, że Warszawa wydaje się świetnie skomunikowana, używamy metra, pociągów, tramwajów, autobusów, naprawdę poruszam się tymi wszystkimi środkami komunikacji akurat w poniedziałki, zawsze robię ponad 11 kilometrów. To jest też taka ciekawa uwaga co do przestrzeni miejskiej i tego, w jakim jesteśmy miastem i też jakby jak możemy obserwować to miasto przez obserwowanie samych siebie i tego, jak się w nim poruszamy. Co wynika z tych moich badań? Oczywiście te wnioski mają charakter najbardziej ogólny, też to, co Państwu przedstawiłam, jest w zasadzie tylko takim wyimkiem z tego badania. Przede wszystkim smartfon nie jest urządzeniem doskonałym, ale większość uczestników badania mówi o tym, że dobrze, że w ogóle jest, ponieważ pozwala na zastąpienie jakby wielu urządzeń, zwłaszcza dużych urządzeń, takich jak laptopy czy komputery, jednym małym, bardziej funkcjonalnym. Ponadto smartfony wpływają na komunikację społeczną, relacje i formę porozumiewania się z innymi ludźmi, co jakby próbowałam Państwu naświetlić, oczywiście tych poziomów wnikania w te zmiany komunikacji jest o wiele więcej. Smartfony już stały się nieodłączną częścią życia i w zasadzie towarzyszą nam nieustannie. I raczej z badań już ilościowych wiemy, że ta tendencja jest wzrostowa, tak? Że coraz więcej Polaków korzysta ze smartfonów, technologii mobilnych w ogóle. Nieposiadanie smartfona coraz częściej wiąże się z takim poczuciem, że człowiek jest zacofany albo wyobcowany społecznie, no bo jeżeli nie ma portalu społecznościowego, na którym coś musi ciągle sprawdzać, to prawdopodobnie po prostu ma to życie jakieś takie dziwne. A po drugie, no nie ma dostępu do informacji, bo przecież internet to jest jakby kopalnia dla informacji. Jeżeli tego smartfona nie mamy, to też nie mamy bezpośrednio, nieustannie dostępu do wiedzy, tak w cudzysłowie. Oczywiście jest to również pewien sposób wycofania zawodowego, ponieważ bardzo wiele ustaleń w pracy robionych jest jakby dosyć szybko, komunikując się dosyć szybko mailowo i trzeba szybko na te maile reagować, żeby być na bieżąco. Jeżeli ktoś nie posiada smartfona, to po prostu odcina się w ciągu dnia od bardzo wielu komunikatów, które są mu przesyłane. Ponadto wielość praktyk osadzonych w rzeczach zostaje zastąpiona jakby delegacją czynności na smartfona. I co ciekawe, tutaj jest raczej właśnie mimo tej ambiwalencji w stosunku do internetu przedmiotów takie założenie, że gdyby on był dostępny cenowo, to faktycznie mógłby się przyjąć w Polsce, bo mimo pewnych obaw młodzi Polacy wskazywali na to, że to byłoby ciekawe, to byłoby fajne, to mogłoby ułatwić im życie na różne sposoby. No i smartfony wpływają na zintensyfikowanie pracy sektora kognitywnego oraz rozwój firm. I wydaje mi się, że tutaj przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że właśnie specyficzne sektory pracy korzystają ze smartfonów i uważają to za oczywiste.
O czym jeszcze za momencik. Co w moim przekonaniu jeszcze warto przebadać, bo to oczywiście, co zrobiłam, to jest pewna diagnoza, natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że jest sporo jeszcze punktów zaczepienia czy jakichś wątpliwości. Przede wszystkim warto byłoby przebadać mieszkańców wsi oraz pracowników fizycznych oraz osoby bezrobotne, ponieważ tak jak Państwu pokazywałam, moi uczestnicy badania wydają się na pierwszy rzut oka zróżnicowani zawodowo, tak? Bo to są studenci, pracownicy call center, informatycy, urzędnicy, specy od marketingu, ale zauważmy, że to są wszystko ludzie związani z sektorem pracy kognitywnej, tak? Pracy związanej z tak naprawdę pracą umysłową, bo nawet pracownik call center tak naprawdę wykonuje bardzo dużo czynności, no tak by skomputeryzowanych, wymagających pewnych umiejętności umysłowych. Wydaje mi się, że warto byłoby się zastanowić nad tym, czy ten stosunek do smartfona nie zmienia się w momencie, kiedy wykonujemy zupełnie inną pracę, w nieoczywisty sposób związaną z technologią. Ponadto warto wskazać na emocje i osobiste historie. Ja nie miałam tutaj za bardzo możliwości, żeby Państwu przytoczyć takie barwne opowieści uczestników badania o tym, jak oni kąpią się ze smartfonami albo jak dzieci, ich własne dzieci obserwują ich zachowania związane ze smartfonami, ale wydaje mi się, że wydobycie takiego bardziej osobistego stosunku do smartfona jest również ciekawe i może stanowić taką alternatywną narrację dla takiego bardziej suchego badania naukowego. Warto dostrzec krytyczne głosy uczestników badania, bo to nie jest tak, że ci uczestnicy są osobami bezrefleksyjnymi. To, co mnie jakby zaskoczyło, to jest tak, że naprawdę jakby ci młodzi Polacy wiedząc, że są konsumentami technologii i gadżetów, tak naprawdę zdają sobie również sprawę z tego, że no, ta technologia na nich wpływa, że faktycznie ona wymaga pewnej refleksji. Wykazywali też pewne obawy co do tego, jak łatwo smartfony wpływają na młodsze osoby, tak, albo na dzieci. Więc jest sporo takich wątków krytycznych związanych właśnie z poczuciem pewnej obawy co do tego, jak będzie się ta technologia rozwijała dalej. No i wydaje mi się, że to, co mnie właśnie zaskoczyło, porównując miasta w Polsce i porównując wypowiedzi uczestników badania, to związek środków komunikacji publicznej z korzystaniem z technologii mobilnych. To naprawdę na początku wydaje się takie jakby mało interesujące, ale mam wrażenie, i to też wynika z wypowiedzi uczestników badania, że sama mobilność smartfona skłania do tego, żeby z niego korzystać w momencie, kiedy się przemieszczamy. Więc jakby tutaj ja nie chcę mówić, że to jest jakiś determinizm, jeżeli chodzi o nasze zachowania, które tutaj jest związane z technologią, ale wydaje mi się to dosyć ciekawym takim wątkiem do głębszego przeanalizowania. I wydaje mi się, że na tym zakończę. Dziękuję bardzo.